Witajcie kochane w kolejnym moim odcinku. Dzisiejszy temat również jest bardzo gorący, a mianowicie jest poświęcony paskom. Wzór w paski wraca do nas każdego roku, latem, jak bumerang, ale w tym sezonie mocno się wpisał w trendy i jest go dużo na sklepowych półkach. I w dzisiejszym odcinku chcę go Wam przybliżyć. Podzielę się swoją wiedzą zdobytą w szkole kilkanaście lat temu, jak również doświadczeniem w pracy z klientami i podpowiem, jak nosić wzór w paski, jak go łączyć. Obalę również mity na temat pasków, dla kogo ten wzór jest, a może dla jakiej sylwetki nie jest. Zostańcie ze mną do końca. Dla tych, co oglądają mnie po raz pierwszy, nazywam się Ela Chrzanowska i jestem osobistą stylistką. Mówiąc wprost, na co dzień łączę ludzi z ubraniami. Jeśli interesujesz się tematyką modowo-ubraniową, chcesz zbudować swoją spójną szafę, to zacznij subskrybować mój kanał, będziesz w ten sposób na bieżąco. Zachęcam również do pozostawienia lajków, jak również komentarza. To zawsze motywuje mnie do dalszego rozwoju. I wpadnijcie również na mojego Instagrama. Tam otrzymacie również wiele cennych inspiracji, jak również porad. A teraz już przechodzimy do wzorów paski. Od razu na wstępie zapytam się, kto z Was lubi wzór w paski, a kto go unika, mówi niekoniecznie. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu więcej osób z Was go polubi. Przypomnę tylko, że wzór w paski spopularyzowali marynarze, jak również Coco Chanel. I dziś wzór ten jest uznawany za wyraz smaku, jak również dobrego gustu w stylizacjach. Niewątpliwie wzór w paski odmładza, dodaje takiej świeżości, dynamizując stylizację, nadaje takiego charakteru. I tutaj mam na sobie, dziewczyny, sukienkę poziome paski. Jest przekonanie, że poziome paski poszerzają sylwetkę, a pionowe wydłużają. I chcę te przekonanie obalić, ponieważ nie zawsze się tak dzieje. Wszystko zależy od rozstawienia pasków. Im szersze paski, tym większe właśnie poszerzenie. I zarówno poziome paski mogą nas poszerzyć, jak również pionowe. Tę sukienkę, którą mam na sobie, ona, tak jak widzimy, ma równomierne paski i za wiele nie robi dla sylwetki. Ona świetnie się sprawdzi tak naprawdę dla każdej sylwetki. Ma ładne połączenie właśnie kolorystyczne, bardzo spójne. Dzięki temu nadaje takiej dynamiki właśnie całej sylwetce, całej osobowości. Dla przykładu sukienka w pionowe paski w połączeniu granatu z beżem. I tak jak widzimy, ona ma już właśnie szersze paski. I ja mogę śmiało powiedzieć, tak jak widzę siebie właśnie w lustrze, widziałam siebie w lustrze, wcale ta sukienka mnie nie wyszczupla. Tutaj mamy dodatkowo zupełnie inny fason. Tamta przylegała do sylwetki, a ta dołem jest rozszerzana. Ale jest też bardzo ciekawa, ponieważ ma na dole właśnie ułożone strategicznie paski. Jest to bardzo fajny zabieg, który rozprasza oko i świetnie się sprawdzi na sylwetkach, które mają większy biust lub szersze ramiona. Jeszcze jedna sukienka, która również ma ułożony wzór strategicznie. Ale tu, dziewczyny, dla porównania odwrotność mamy, czyli wzór strategicznie jest ułożony na górze, paski się rozchodzą od środka na zewnątrz i takie ułożenie, dziewczyny, poszerzy nam ramiona. I zwróćmy uwagę jeszcze na dół sukienki. Ona jest uszyta w klin, ale sprawia również dół wrażenie, że te paski schodzą się do środka i maskuje, wysmukla nam delikatnie biodra. I dla kogo takie ułożenie pasków? Świetnie się sprawdzi na sylwetkach chłopięcych, a w szczególności na sylwetkach, które mają szersze biodra i wąskie ramiona, czyli potocznie zwanych gruszkami. Na sylwetkach, które są również smukłe, proste, nie mają właśnie wcięcia, zarysowania talii. Osoby, które mają również krótkie nogi, to ta sukienka wydłuży nam te nogi. Ogólnie uważam, że ta sukienka na lato jest rewelacyjna pod względem właśnie ułożenia właśnie wzoru, fasonu, jak również przepięknego połączenia kolorystycznego w odcieniach właśnie pasteli. Dajcie znać, kogo ta sukienka zainspirowała. Jeszcze jedno ułożenie pasków poziomych. Jest to bardzo częste spotykane właśnie połączenie właśnie pasków w ubraniach.
Dziewczyny, zwróćmy właśnie na ułożenie. Mamy tutaj połączenie kolorów pastelowych, gdzie one są szersze i do tego mocny akcent koloru białego, pomimo że ten biały kolor pasków jest cieńszy, to skupia wzrok i optycznie nas poszerza na linii biodra, jak również na linii ramion. I jeśli w tych miejscach jesteśmy szersze i nie chcemy dodawać sobie dodatkowych centymetrów, oczywiście optycznych, no to lepiej takiego rozstawienia unikać. Pamiętajmy dziewczyny, że przy wyborze pasków, wzorów paskiem należy zwrócić uwagę na ich rozstawienie, tak aby najlepiej współgrał z naszą sylwetką. Paski różnej grubości oszukują oko, maskują mankamenty sylwetki, pod warunkiem, że są dobrze rozmieszczone. I tu dziewczyny, dla przykładu, mam paski poziome. Poziome paski na dole widzimy, mają mniejsze rozstawienie, a na górze mamy już takie szerokie rozstawienie. Dla jakiej sylwetki takie rozmieszczenie pasków? Między innymi dla sylwetki, która ma szerszą górę, a wąski dół. W ten sposób zrównoważymy proporcje sylwetki. Ale nie tylko. Tutaj też sprawdzi się świetnie na sylwetkach chłopięcych, modelkowych. Paski, tak jak wcześniej wspomniałam, budują proporcje sylwetki, ale również dynamizują właśnie całą stylizację. Ta stylizacja ma już charakter i niewątpliwie przyciąga wzrok, potrafi nas wyróżnić w tłumie. I kolejna odsłona pasków. Tak jak wcześniej wspomniałam, paski świetnie oszukują oko. I tutaj mamy porównanie, gdzie na górze mamy wąskie paski na jasnym tle, a dół mamy równomiernie właśnie rozstawione paski. I w taki sposób nasza sylwetka również się równoważy. A dlaczego? Ponieważ na dole mamy mocniejsze paski i one przyciągają wzrok. Natomiast na górze ciemne paski na jasnym tle optycznie nas nieco powiększą. Dziewczyny, jeśli komuś wpadła w oko ta spódnica, to chcę powiedzieć, że ma zawyżoną rozmiarówkę. Ja mam na sobie rozmiar S i ona jest delikatnie luźna. No, chyba że ktoś lubi właśnie takie luźniejsze spódnice, to wtedy jest ok. Ale ogólnie uważam, że jest zawyżona. Tutaj lepiej na mnie by się sprawdziła rozmiarówka XS. Tym razem połączenie pasków pionowych i poziomych. Pionowe paski występują w spódnicy, czyli na dole sylwetki, a poziome ponownie na górnej części sylwetki. Takie połączenie pasków również jest bardzo interesujące dla oka. Sprawdzi się na sylwetkach, gdzie mamy szersze biodra, na przykład i wąską górę, jak również na sylwetkach, które mają krótsze nogi i dłuższy tułów, to również będzie świetne połączenie. Na sylwetkach, które nie mają również wyraźnie zaznaczonych kobiecych kształtów, to takie połączenie jest świetne. Dajcie znać, co myślicie o takim połączeniu pasków. I jeszcze jedna odsłona, tym razem pionowe paski występują zarówno na dole, jak i na górze. Ale na dole mamy drobniejszy wzór pasków, delikatniejszy, a na górze jest on mocniejszy, mamy większe rozstawienie, większy kontrast też pasków. I tutaj wzrok kieruje nam się na górę sylwetki. Warto zwrócić uwagę, że połączenie pasków zarówno w dolnej, jak i górnej części sylwetki wydłuży nam właśnie całą sylwetkę. Jest to świetny sposób dla osób o niskim wzroście. Wróćmy jeszcze na chwilę do spódnicy. Ta spódnica posiada, tak jak widzimy, długi rozporek. On również stanowi linię pionową i delikatnie optycznie wydłuża. Ta odsłona, którą mam na sobie, świetnie się sprawdzi w pracy biurowej. Odsłona ta jest bardzo interesująca. Z jednej strony jest spokojna, a z drugiej intryguje nas. Widzimy tutaj paski w spodniach, które są raz, że szeroko rozstawione, dwa strategicznie, a górę mamy w kolorze granatowym. Odsłona ta jest z jednej strony bardzo spokojna, a z drugiej intrygująca. Wbrew pozorom trochę się w niej dzieje. Spójrzmy na spodnie. Spodnie mają pionowe paski, które wydłużają sylwetkę.
Wzór w paski jest strategicznie rozłożony, gdzie również rozprasza oko, ale również jest szeroko rozstawiony, gdzie może również delikatnie nasz powiększyć. Natomiast na górę wybrałam granatową koszulę i w ten sposób powieliłam kolor, który występuje we wzorze. Dziewczyny, jeśli nie wiemy, jaki wybrać kolor do wzorów paski, wystarczy właśnie, że powielimy dany kolor. Ja tutaj właśnie wybrałam granat, który występuje w spodniach i do tego właśnie koszulę lnianą. Jeszcze na chwilę wróćmy do spodni, do szwu. Warto zwracać uwagę, jak zbiega nam się właśnie wzór na szwach. Jeśli równomiernie, oznacza to, że szycie jest prawidłowe, dobrej jakości. Natomiast jeśli nierówno schodzą nam się paski, to oznacza, że te spodnie są słabej jakości. Co myślicie o takim zestawieniu? Jeszcze jedno połączenie, gdzie występuje wzór w paski i do tego kolor. I tutaj mamy połączenie koloru cyjanowego, który właśnie występuje w paskach i do tego właśnie kolor w spodniach. Jest to przepiękne, energetyczne połączenie. Tu mamy odwrotną sytuację do pierwszej odsłony. Kolor poszedł na dół sylwetki, dzięki temu wydłużamy, wysmuklamy sobie dolną część sylwetki, a górną część sylwetki delikatnie optycznie powiększamy. Dla jakiej sylwetki takie zestawienie? Między innymi dla sylwetek, które mają wąską górę lub mają dłuższy właśnie tułów, a dół sylwetki ma szersze biodra lub krótsze nogi, ale nie tylko. Takie połączenie również świetnie się sprawdzi na sylwetkach klepsydry czy chłopięcych, na osobach, które nie mają wyraźnie zaznaczonych kobiecych kształtów. Dajcie znać, co myślicie o takim energetycznym połączeniu wzoru w paski i do tego właśnie spodnie w kolorze cyjanowym. T-shirt ten ma dwa kolory, bo kolor cyjanu, czyli odcień niebieskiego i złamaną biel. I oprócz koloru właśnie w postaci cyjanu w spodniach możemy dać na przykład białe spodnie lub spódnicę. Paski pasują, dziewczyny, praktycznie do wszystkiego. Tak jak we wcześniejszej odsłonie mieliśmy powielenie koloru ze wzoru, to paski również lubią połączenie z innymi wzorami. Najlepiej się sprawdza połączenie z wzorem geometrycznym. I tutaj dla Was mam przykład połączenia drobnej kratki Vichy z paskami. Uważam, że również pięknie to się komponuje. Dajcie znać, co myślicie o takim połączeniu. Jest to dosyć odważne połączenie, ale również bardzo spójne, ponieważ na dole w paskach występują kolory neutralne i one bardzo dobrze się łączą z innymi kolorami, jak niebieski. Dziewczyny, ten odcinek zamykam na połączeniu wzoru ze wzorem. Przyznam się szczerze, że jest bardzo gorąco, ponad 30 stopni i już energia mi spada. Ale dajcie znać, czy ten odcinek jest dla Was wartościowy, pomocny. Zostawcie komentarz, którą odsłonę zabieracie do swojej szafy, które połączenie właśnie jest korzystne dla Waszej sylwetki. Jestem bardzo ciekawa. Zostawcie właśnie komentarz, kciuka w górę i widzimy się już za tydzień. I jak zawsze życzę Wam stylowego tygodnia, fajnych letnich stylizacji. Do zobaczenia. Buziaki.